Dzień dobry. Ja chciałem tylko się zapytać, jeżeli redaktor Filip Jasia ćwiczy, w pokoju dalej go nie słychać, to znaczy, że sygnał nie dociera i jest błąd 404? Czy to błąd? Czy to błąd? Sygnał nie dociera? 404 może być. Może być. Mhm. Dobrze. Pan ćwiczył? Tak, ćwiczyłem. Przysięgam, że ćwiczyłem. Wiem, że mi nie wyjdzie, ale ćwiczyłem. Dobrze. Urywki z kalendarza. Oficjalne przedstawienie, Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozart. Dzień dobry, ćwiczyłem, panie profesorze, ćwiczyłem. W sali koncertowej. Prawda, ćwiczyłem i mam pogłos, panie Elu, bardzo dziękuję. W ten sposób łączę przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, czyli wizytę w radiu, z pożytecznym zimowym odpoczynkiem. Bo czasem trzeba odpocząć. Wyspać się do piątej, załatwić zaległości w ZUS-ie i odwiedzić kilku lekarzy. Hej, zimowa sanno, trwaj! Dziś 30 stycznia, imieniny Adala Gundy i Aldegundy. Proszę się nie pomylić. Wszystkiego najlepszego. Z małego poradnika życia pamiętam bardzo cenną radę. Powstrzymaj się od nagrania żartobliwego powitania na swojej automatycznej sekretarce. Co prawda nie mam już automatycznej sekretarki, ale powyższą zasadę zastosowałem używając poczty głosowej. Dlatego nie świętuję przypadającego dziś Dnia Żartobliwych Powitań na poczcie głosowej. Ale o jednym nagranym anonsie chętnie Państwu opowiem. Kiedy dzwoniłem do fantastycznego gitarzysty Zbyszka, grającego w zespole Zbigniewa Wodeckiego, z radością słuchałem następującego komunikatu, który nagrał mu pan Wodecki. Tu automatyczny sekretarz gitarzysty Zbigniewa. Niestety w tej chwili Zbyszek jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Czas na kalendarium. 30 stycznia 1260 roku, czyli dawno, Tczew otrzymał prawa miejskie, dzięki czemu dziś, przejeżdżając pociągiem przez to miasto, słyszymy niepowtarzalny komunikat. Tu stacja Tczew, tu stacja Tczew. Teraz o pewnym zjawisku społecznym. 28 lat temu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się prapremiera musicalu Metro. Któż nie kochał się wtedy w Edycie Górniak? Ja się nie kochałem. Ale musical genialny. Piosenki, lasery, Robert Janowski. No i między innymi ta piosenka. Wybudujemy wieżę. Wieże, wieże, wieże. 30 stycznia jedni zaczynali, inni kończyli. Dokładnie 50 lat temu zespół The Beatles zagrał ostatni koncert. Sceną pożegnalnego występu był dach wytwórni Apple Records w Londynie. Tym samym do legendarnych Carlsona z dachu, skrzypka na dachu, dołączyło trzech gitarzystów i perkusista na dachu. A urodziny świętuje dziś zdecydowanie najzdolniejszy z Filipów, obok Filipa Emanuela Bacha, Filip Phil Collins. Życzymy dużo zdrowia. No i ostatnia historia, dokładnie 35 lat temu odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa.